Hejo kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Słuchajcie, jutro jadę się spotkać z Angeliką Zandziak. Już tyle osób się, słuchajcie, mnie pytało, kiedy się będziemy widziały, kiedy się spotkamy, co i jak. Więc już teraz Wam mogę powiedzieć, że tak, spotykamy się. My byłyśmy cały czas, wiecie, w kontakcie i cały czas sobie to właśnie ustalałyśmy. No wiecie, dziewczyny tu w konkretnym celu przyjechały poimprezować, więc ja po prostu coś chcę im, wiecie, zaproponować takiego fajnego, żebyśmy coś porobiły. Może i się skończy na imprezowaniu, nie wiem, tego jeszcze nie wiem, jakie mamy plany, bo jeszcze to z Angeliką ustalamy. W ogóle Angelika biedulka się pochorowała, słuchajcie, jakieś przeziębienie ją dorwało, więc też byłyśmy na łączu, jakie lekarstwa ma wziąć, żeby szybko ją coś tam wzięło. I mówi, że rzeczywiście to, co jej poleciłam, to rzeczywiście fajnie zaczyna działać. No i dzisiaj, słuchajcie, stwierdziłam, że no kurczę, jak panieński, to musi być jakiś prezent dla, w sumie panieński po panieńskim, dla panny młodej. I zaraz, słuchajcie, z jednego punktu do drugiego punktu, czyli zaraz wyruszam do mola, no i no nic, i zabieram was ze sobą, a jutro Miami, baby! Dobra, kochani, przyjechałam po prezent dla Angeliki, mam nadzieję, że coś mi się uda znaleźć. Mam jeden sklep, który może być takim pewniakiem, więc chyba tam od razu uderzę i jak będzie coś ładnego, coś mi się spodoba, to to kupię. Dobra, to lecimy na zakupy. Takie szybkie bardzo. Dobra, kochani, jestem w Victoria's Secret, bo wiem, że Angelika bardzo lubi Victoria's Secret, więc przyjechałam zobaczyć, co tutaj mają ciekawego, co tutaj możemy zakupić. Przy okazji Wam coś pokażę. Bardzo mi się podobają te piżamki i tak stwierdziłam, że wiecie, no ja nie będę Angelice kupować bielizny, chociaż myślałam, no bo wiecie, jak wieczór panieński, to można by było coś tam poszaleć. Bardzo mi się podoba ten zestaw, zobaczcie, taki w te z diamencikami, bardzo fajny. Wiecie, jest to ładniusie, trochę sexy, trochę taki, wiecie, Miami vibe, bo takie, wiecie, coś bling bling. Ale może coś bym wolała w kolorze, bo przypatrzyłam się tutaj, słuchajcie, teraz patrzę, że te cyrkonie, one tutaj odchodzą, więc wiecie, no nie chcę takiego bubla kupować. Więc nie wiem, myślę nad jakimś takim, słuchajcie, kompletem, szlafroczek, piżamka. Muszę się rozejrzeć, co tu ciekawego mają. I może jakieś perfumy, jakieś takie, wiecie, do torebki, no bo wiem, że Angelika też ma określone miejsce w walizce. To są, słuchajcie, ładne rzeczy, bardzo ładne, ale nie jestem do końca pewna, czy Angelice by się spodobał taki motyw kwiatowy. Ten szlafrok jest bardzo ładny. O, słuchajcie, chyba znalazłam. To mi się podoba strasznie i do tego jest taki długi szlafrok. Ale to jest ładne. Kurczę. Albo to. To też jest bardzo ładne, ale ja nie wiem, jak właśnie Angelice jest w kolorze, bo też widziałam gdzieś tam taki kolor fioletowy. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Ale nie jestem przekonana, wiecie, do koloru skóry, bo to jednak, wiecie, piżamki się kupuje też jak się z nieumalowanym, prawda, więc no, bo mi się też ten fiolet bardzo podoba, ale nie wiem, jak Angelice do końca by było w tym fiolecie, wiecie, Angelika jest śliczna, więc jej we wszystkim by było ładnie, ale no chcę, żeby się dobrze w tym czuła, więc wiem, że różowy lubi i w różowym by było bezpiecznie. W razie czego mogę zawsze, słuchajcie, wziąć po prostu taki rachunek prezentowy, czyli w razie czego jeszcze Angelika tutaj będzie, więc sobie może coś tam wymienić. Te też są ładne, te staniki bardzo mi się podobają. No ładniusie. No dobra, kochani, kupiłam. No, mam nadzieję, że się Angelice spodoba taki fajny prezent na taki panieński poślubie. Wiecie, takie coś chciałam dla niej fajnego, żeby miała też taką pamiątkę, żeby sobie o cioci kroci myślało, jak sobie... Ale nie, no tak stwierdziłam, że to takie jest, takie wiecie, takie eleganckie i takie, no taka żona już, nie? Żona, mamuśka. Nie, no, mi się wydaje, że Andrzej się powinno podobać. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jej reakcję na to. A, i w końcu co wzięłam? Wzięłam, słuchajcie, w końcu tą piżamkę długą, satynową, do tego ten długi szlafrok różowy, wszystko w kolorach różu. I do tego kupiłam jeszcze jej, akurat mieli promocję, jak to w Victoria's Secret bywa,
że jak się kupiło dwa flakoniki perfum, to trzecie były gratis, więc jej kupiłam takie malutkie, żeby właśnie miała na podróż. Bardzo fajne zapachy, wydaje mi się, że z zapachem trafiłam w gust Angeliki, bo mniej więcej wiecie, no znam zapachy perfum Angeliki, które ona używa, więc mi się wydaje, że powinny jej się podobać. No nic, ja teraz słuchajcie, uciekam po Wikusie, bo Marek dzwonił właśnie, że może odebrać Kasperka. No i co? Jutro się widzę z dziewczynami. Fajnie, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, gdzie pojedziemy, co będziemy robić. Dałam parę propozycji. Zobaczymy, co tam wybiorą. No dobrze, kochani, czas coś zjeść. Jakiś lunchek by się przydał. Jak widzicie, rozmraża mi się tutaj ryba i te małe, słodkie banany. Uwielbiam je. Zaraz jak mi się to rozmrozi, wrzucę to do piekarnika i zrobię sobie jeszcze do tego sałatkę. Sałatka gotowa, teraz jeszcze tylko do tego rybka i bananki i zjadam. No dobra, słuchajcie, szukam w co by się tu ubrać. Na początku w ogóle myślałam, żeby założyć sobie, słuchajcie, taki różowy cały strój, czyli muślinowa koszula, lniana spódnica i do tego mam jeszcze taki przepiękny pasek, który mi się udało ostatnio zakupić, by idealnie do tego pasował. Fajny taki, wiecie, prosty, niezobowiązujący strój. Ale stwierdziłam, że jak z dziewczynami widzę się, można powiedzieć, że pod wieczór, no to już to sobie zostawię tam w ciągu dnia. Wiecie, nie wiem, na jakiś właśnie... O, czekajcie, bo Marek dzwoni. Próbuję uprasować lnianą sukienkę. Nie wiem, na ile mi się to uda, bo wiemy dobrze, jak jest z lnem. Ale tak mi się podoba ta sukienka. Wiem, że i tak się cała pogniotę zaraz w samochodzie. Standardowo, ale chociaż trochę może, jak będę to parownikiem prasować, to może bardziej się to już tak ugniecie ładniej. Ale tak mi się podoba ta sukienka, że stwierdziłam, że będzie idealna na takie wyjście z dziewczynami właśnie na kolację do Miami, bo ma fajne gołe plecy, później Wam ją właśnie w całości już pokażę na sobie. No i później stwierdziłam, że będzie idealnie pasować na taką późniejszą kolację. Taka bardzo długa, lniana, bardzo długa, piękna, rozkloszowana, lniana sukienka, która, słuchajcie, ma przepiękne tutaj, o, teraz to nie widać, plecy. Ale później dziewczyny mnie poprosiły, żebym zarezerwowała miejsce w jednej z takich restauracji, barów, na dachu i stwierdziłam, że ta sukienka totalnie się nie wpisuje w tamten klimat. No i słuchajcie, założę właśnie mój kombinezon, moją perełkę. Jejku, ja się Wam później pokażę. W tym się wygląda po prostu idealnie. Figura w tym jest idealna. Więc założę pewnie do tego jakieś czarne szpileczki, jakieś sandałki i złote dodatki i naprawdę będzie to się super prezentować. To też ma fajne takie trochę gołe plecy. To tak dobrze wygląda, to jest tak dobrze skrojone, że Wam zaraz pokażę. O, tutaj macie, macie firmę. I ja go znalazłam, słuchajcie, na Ciuchlandach, nie? Ale jest przepiękny. No dobra, kochani, czas się przygotować. I znowu się nie pomaluję, bo dzwoni Marek. Wybaczcie na chwilę. No dobra, słuchajcie. Już chyba nam teraz nic nie przeszkodzi. Szybko się maluję. Mam już na sobie fluid, żeby było szybciej. I korektor. Fluid, słuchajcie, używam z Fendi. Z Fendi Beauty. Naprawdę super jest. Nie zapycha mnie, nie wyskakuje mój trądzik różowaty jeszcze bardziej, bo jak nawet, słuchajcie, ostatnio testowałam jakiś inny fluid, to od razu, nie? Ogień po prostu na mojej twarzy, a po tym nic, więc naprawdę bardzo lubię, jest taki naturalny efekt na tej twarzy, nie ma takiej, wiecie, machy. I słuchajcie, też używam korektora Bye Bye Under Eye, więc też bardzo fajny, ale jego, słuchajcie, naprawdę minimum, nie minimum, takie minimum trzeba używać z tego względu, że jest po pierwsze bardzo wydajny, po drugie mocno kryjący, a po trzecie jak za dużo sobie nałożycie pod te oczy, to taka, wiecie, macha wychodzi, więc rzeczywiście trzeba z nim uważać. I teraz ja Wam pokażę bardzo szybki mój makijaż, który zawsze wykonuję, jak gdzieś wychodzę. W sumie na co dzień też go wykonuję, tylko z jednym, ale po prostu sobie
używam ciemnej kreski, jak mam wyjście takie już wieczorne. Teraz właśnie sobie wszystko wyciągam, co mi jest potrzebne. I tak, moi drodzy, zacznę sobie od oczu. Mam tu takie malutkie lustereczko, żeby się wspomóc, bo nie mam, słuchajcie, podglądu w kamerze, bo mam tak duży mikrofon, że ten podgląd mi zasłania to wszystko, więc muszę się tutaj lustereczkiem chować. Mam bardzo fajne cienie, które znalazłam w tegorocznym kalendarzu adwentowym. Taka fajna paletka i powiem Wam, że te kolory tak mi odpowiadają, tak je polubiłam, że używam jej cały czas. I tego najjaśniejszego używam tutaj w kącikach oka, nad brwią. Żeby był taki, wiecie, ładny błysk. I teraz używam sobie jedynego matowego cienia w tej paletce, takiego brązu. Może za dużo sobie nawet nałożyłam. I tutaj nad powiekę tą ruchomą. Wolę się, słuchajcie, malować na takim dużym, dużym lustrze, z tego względu, że później to widzę, jak to razem wszystko z moją twarzą współgra. Tu mam takie małe lustereczko, zobaczcie. Maleństwo po prostu. No ale nic. Później najwyżej strzelimy sobie poprawkę. I teraz dodaję najciemniejszego, ale jeszcze zanim najciemniejszy, to dojdzie taki miedziany kolor, tutaj bardziej w środek tej powieki. I on jest też taki z drobinkami, więc ładnie już nam tutaj uzupełni to oko. I teraz używam najciemniejszego, czyli taki bardzo ciemny brąz, taka czekolada też z drobinkami. I ją używam tylko tutaj w kąciku oka. I tego samego ciemnego cienia używam na dolną tutaj powiekę. I teraz jak mam taki ciemniejszy cień, to bardzo, ale to bardzo wychodzą moje zielone oczy. Przy tym brązie zwłaszcza. Wtedy dopiero widać, jaki mam kolor oczu. Bo tak to niektórzy myślą, że mam może niebieski, albo jakiś taki szarawy. A tak to przy tych brązach to oko się uwydatnia fajnie. Jeszcze mam jakiegoś prychola, będę musiała go jeszcze zakorektorować. No ale nic. Dobra. I słuchajcie, na koniec daję po prostu ciemną kreskę na linię wodną. No dobrze. I teraz brwi. Produktem od Benefitu, takim przezroczystym żelem, bo jak wiecie, mam bardzo ciemne rzęsy i ostatnio też bardzo mi one odrosły, co Wam zresztą mówiłam, więc nie muszę już ich tak mocno malować, tylko sobie je wyczesuję. I teraz tusz do rzęs. Ja powiem Wam, że używam tego z L'Oreala. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie maluję, chyba przez tą szczoteczkę. Zaraz zobaczycie efekt. Powiem Wam, że już tak się stęskniłam za Andziax, naprawdę. I tak się przyzwyczaiłam, że oni są u nas co roku na Vlogmas, że ja nie wiem, jak to będzie na przykład w tym roku, jeżeli by mieli nie przyjechać. Jeszcze z nimi na ten temat nie rozmawiałam, jakie mają plany, no bo wiecie, teraz my i oni też, wiecie, no my to w ogóle musimy zacząć budowę, a oni muszą skończyć swój remont domu. No i wiecie, no każdy by chciał sobie na święta skończyć ten dom i teraz jestem ciekawa, czy właśnie by na przykład przyjechali do nas, czy nie. Ja bym bardzo chciała, bo ja uwielbiam ich towarzystwo, zwłaszcza jak ich mam tak, wiecie, na wyłączność, jak to się zawsze śmieje, całą rodzinkę, my sobie tutaj tak fajnie chillujemy, gadamy, robimy swoje, no naprawdę jest super atmosfera, bardzo fajna, co zresztą wy czujecie to później na tych vlogmasach, że ta atmosfera rzeczywiście jest między nami fajna, jest między nami chemia, no i wiecie, no fajnie, że mam teraz możliwość się spotkać z Angeliką właśnie na tym jej panieńskim, no bo wiecie, no już jest tak blisko mnie, to ażbym była zła, jakbym na przykład, wiecie, no nie wiem, miała jakieś inne plany czy coś, więc no muszę się z nią spotkać, no bo już tak blisko jej to chyba nie będę miała, chyba że dopiero ona właśnie jak przylecą do mnie, więc fajnie, fajnie, że się widzimy.
Też fajnie, że się zobaczy z resztą dziewczyn. Więc na pewno będzie miło i przyjemnie. Trochę mnie dzisiaj dziewczyny powykorzystują jako Ubera, bo ja, słuchajcie, nie piję alkoholu, a jak nawet piję, to w bardzo małych ilościach, ale jak wiem, że mam, wiecie, tak daleko, no to raczej staram się tego nie robić i zamawiam sobie jakieś tam, wiecie, koktajle, żeby coś po prostu ładnie wyglądało i dobrze smakowało. O, i już. I teraz, słuchajcie, tylko dodaję bronzer, rozświetlacz, trochę różu. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to ja mam taki bardzo fajny, takie duo. Super mi się sprawdza. Też mam go z kalendarza adwentowego. Taki jest ładny tutaj ten rozświetlacz. Jego od razu widać. Później w świetle słonecznym, przy zachodzie słońca, to tak ładnie skóra wygląda. No, uwielbiam go. Chyba mój najlepszy rozświetlacz, jaki kiedykolwiek miałam. Sobie tutaj w takich punktach rozświetlam. Tak to wygląda. I teraz bronzer z Benefitu. Trochę się trzeba wyszczuplić, żeby nie było. Nadać charakteru tej buźce. Ja też sobie tutaj zawsze też daję tego brązu. Okej. I trochę różu na koniec. Dobra, jestem gotowa. Jeszcze szybko jakieś usta. Na razie taką pomadką, później może sobie zmienię. Bo jeszcze, słuchajcie, muszę wyskoczyć do sklepu szybko. Muszę jeszcze kupić prezent dla Charlie, bo Charlie ma za urodziny, więc muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Dobra, lecimy. Kochani. Dobra. Tak głośno, muza. Dobra, kochani, udało mi się kupić bardzo ładny prezent dla Charlie. Zaraz Wam go pokażę. Mam nadzieję, że będzie dobry. Mój Kacper nosi tak 8-9, jeżeli chodzi tutaj o amerykańską rozmiarówkę. To jest, słuchajcie, 7. Charlie jest o rok młodsza od Kacpra i też jest taka drobniutka właśnie jak Kacper. I wydaje mi się, że chyba te buty będą albo na teraz dobre, albo na jesień. Ale to są takie buty, że ona może je właśnie założyć nawet na taką trochę chłodniejszą pogodę. Bo to są takie trampeczki, zobaczcie, polo. No są przeosłodziaśne. Biorę te normalnie, te trampeczki. No są cudne, po prostu cudne. Charlie widziałam, z tego co widziałam, to właśnie chodzi w takich, no więc mam nadzieję, że trafię w gusta i że będą jej wygodne. No i po pierwsze dobry rozmiar, bo pytałam się Angeliki, jaki ona teraz nosi rozmiar, ale wiecie, my tak gadałyśmy szybko to, tego, pisałyśmy do siebie i tak w sumie ja zapomniałam się jeszcze dopytać o to. No i Angelika chyba nie widziała mojej tej wiadomości, no ale dobra, mniejsza z tym. Wydaje mi się tak na oko. Ciotka chyba zawsze tak dobrze wybiera, że będą na nią idealne. Dobra, ja, słuchajcie, uciekam po Wikusie, bo Marek odbiera dzisiaj Kacperka. Później jadę robić obiad dzieciakom, no i Markowi też przy okazji. Ja też pewnie coś tam sobie zjem, chociaż powiem Wam, że taki sobie dobry ten lunch zrobiłam. No i ja będę musiała niedługo jechać, bo niestety, ale no, tam się kawałek jedzie, a zaraz będą godziny szczytu, godziny największych korków, więc muszę po prostu wyjechać wcześniej, żeby się nie spóźnić. Ja tu, słuchajcie, galon wody piję. Jestem teraz na 3 godzinie, muszę nadrobić. Chociaż nie. Jest dobrze. No, prawie jestem na 3, muszę właśnie dopić. Zobaczcie, jak mnie tutaj motywuje. I teraz takie butle wypiłam przez cały dzień. Odkąd zaczęłam chodzić na siłownię, piję, bo ja za mało piłam wody. No dobrze, kochani, ja w ciągłym biegu wstawiłam właśnie obiad dla dzieciaków, dla Marka. Marek jeszcze nie wrócił z Kacprem. Ja już jestem z Wikusią w domu. Wikusia sobie odpoczywa po szkole. Marek zaraz wróci. I słuchajcie, jak tylko wróci, to ja muszę po prostu wyskoczyć z domu. Z tego względu, że mimo tego, że jestem dopiero z dziewczynami umówiona na 6,
to jedzie się bardzo długo teraz w tych godzinach, więc muszę po prostu wyjść wcześniej, żeby, wiecie, się nie stresować, bo na 6:30 zrobiłam rezerwację do restauracji, więc wiecie, no jest jak jest. Swoją premierę chyba będzie miała ta nowa torebka od Versace Jeans, którą Wam pokazywałam na Instagramie i pisaliście, że też Wam się bardzo mocno podoba. Jest fajna, malutka, ma tutaj złote te elementy. No, będzie pasować na pewno. Przy okazji widzicie ceny, ile udało mi się ją po prostu upolować. I właśnie zaraz powycinam wszystkie metki, bo będę ją miała pierwszy raz na sobie, ale wydaje mi się, że będzie idealna właśnie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o buty, to właśnie się nie mogę zdecydować, czy założyć te od Kazara. One są bardzo ładne, takie klasyczne, czarne. Te już mi nie pasują, bo ja będę miała złote elementy, zresztą w tym kombinezonie są też złote. Czy na przykład założyć te? Te też są mega wygodne, fajnie wyglądają, takie, wiecie, sandałki. Albo jeszcze myślałam o tych. Po prostu pójść na płaskim. No nie wiem, tak myślałam. Zaraz będę przymierzać, więc się zaraz Wam pokażę. Tu jeszcze, słuchajcie, sobie przygotowałam dodatki, kolczyki. Nie wiem, czy je założę. Chyba zostawię te, co mam. Ale na pewno założę te dwa pierścionki, te dwie bransoletki i ten zegarek. Myślałam też o łańcuszku, ale chyba do tego kombinezonu chyba będzie już za dużo. Dobra, słuchajcie, jestem w tym kombinezonie, zobaczcie, jak on wygląda dobrze. Już poproszę zaraz Marka, żeby mnie całą nagrał, bo w tym świetle to może nie widać całej sylwetki, ale tutaj jeszcze zapięłam taki pasek i tak się zastanawiam, czy dobrze on wygląda, czy nie. Właśnie nie wiem, czy za dużo, Marek mówi, że za dużo, o, że tak lepiej. Może rzeczywiście lepiej, no nie wiem. Okej, kochani, to cały mój look dzisiejszy, tak się prezentuje. Buty mam fajne, bo mam wygodne, mimo tego, że mają duży obcas, to są naprawdę stabilne. Jak Marku? Bo Marek mnie nagrywa. Jak dobrze. Ci się podoba? Spoko? No. To idę się przebrać, bo musi być amazing. Aha, no. Pamiętasz tak. Tę rolkę? No. No dobra, słuchajcie, ja uciekam, żeby jeszcze zdążyć przed korkami. Korki, koreczki. Bardzo lubię jeździć w korkach. O, sobie krótkę podejrzewasz. O, wow, ale piękne. To jest w ogóle do założenia na... No teraz? No, nie, no to jest w ogóle do założenia do klubu. Naprawdę? No, teraz wiesz, bielizna... Bardzo ładne też. Jakby ci się nie podobało, albo by był rozmiar zły, to tam masz ten gifter seat, nie? Tak, bo tutaj jest w środku jeszcze. Wow. Wiecie, mam zniżkę na kolejne zakupy. Tak. Ja uwielbiam bombshell, wiesz? Patrz się, tu psika. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kupiłam małe, no bo ja wiem, że ograniczenie jest ten, dziękuję, bo pewnie coś jeszcze sobie kupisz. Ale ładne to. Co to jest, szlafrok? No, do tego. Ale piękny. Piękny. Śliczny to jest. Kolor, no. Podoba, że ci się podoba. Dziękuję. Ale w tym naprawdę bym mogła pójść na imprezę. No, bo to jest takie, no, fajne. Wow. Ładne, nie? Bardzo ładne. Dobry rozmiar? S? Czy M? I kolor tak. S. Dzięki. 22 teraz, nie? O Jezu, śliczne. A to jaki? Tak, to 3x3. To już, widzisz, to jest prosto w Stanach, bo jest na wiek. A ona jest na centymetr. Tak, tak. I jak chcesz zrobić komuś prezent, to nie wiesz w ogóle, nie? Ale kiedyś pamiętasz, jak kupiłam, nie? Na 6 lat. Do tej pory. No piękne to wszystko. Piękne. Będzie miała od cioci z Ameryki. Tak, nie, każdy mówi, że Ameryce. Ja jej to tak zapakuję, żeby ona sobie to otworzyła sama. Dobrze. Z i ci dobrze. No to dobrze. Piękne, ale buciki najpiękniejsze. Dobrze, piękne, przez mamę zaakceptowane, to jest dobrze, się podoba.
Jemy ośmiornicę. Jem sowicze. Co ty, żonetka, jesz? Żonetka, co jesz? Miałam ochotę na krewetki, ale wyobraźcie sobie, że nie ma krewetek w żadnym innym daniu i w tym paterze. A może trzeba się zapytać, wiesz? Nie ma. Jako, że panna młoda, ale happy birthday. Zmieniłeś na lokal, ale jest tak głośno, że nic nie będzie słyszeć. Sorry. But it doesn't matter. Feel the air getting there. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You'll never know when it is over, over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away.